Witam serdecznie, Natalia Romaniuk z tej strony, Republika Długich Spódnic. Udało nam się, Tatiana, udało nam się połączyć, miałyśmy małe problemy techniczne, ale już jesteśmy na wizji. Witam serdecznie, Natalia Romaniuk z tej strony, Republika. Chyba mam pogłos jakiś, dobra, dzięki, że mnie połączyłaś. Mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z wyjątkową osobą. Oczywiście spotykamy się w kolejnym odcinku Odkryj w sobie prakobietę. To jest pewien cykl, który zapoczątkowałam i zapraszam kobiety, które gdzieś robią coś naprawdę wyjątkowego i to po prostu ze mną w jakiś sposób rezonuje. I w tym odcinku, bo to już można powiedzieć, że to są odcinki, mam zaszczyt przedstawić Wam dziewczynę Tatianę Osiewicz. Cześć Tatiana, witaj. Cześć wszystkim, witam serdecznie. Tatianę w zasadzie znalazłam, robiąc taki dosyć wnikliwy research w poszukiwaniu coachów kobiecej mocy. I Tatiana też w taki sposób się reklamuje swoją stronę o niesamowitej nazwie, ponieważ jest to Szkoła Czarownic, co też mnie bardzo zaciekawiło. I Tatiana, oprócz tego, że jest coachem kobiecej mocy, czyli coś, co od razu wpisuje się w tematykę moich poszukiwań i mojej strony, to jest coachem kobiecej transformacji i szczęśliwych relacji. Jest trenerem kobiecych praktyk. W zasadzie pomagasz kobietom dotrzeć do pierwotnej mocy i żyć w zgodzie z kobiecą naturą. I dlatego postanowiłam się z Tobą skontaktować, bo jest to po prostu temat moich poszukiwań, moich zainteresowań. I w zasadzie ta cała republika, którą sobie stworzyłam, jest właśnie oparta na tym, żebyśmy my mogły wspólnie z gronem wspaniałych kobiet, które republika zrzesza, żebyśmy mogły wspólnie znajdować jakieś środki i narzędzia do właśnie odkrywania tej kobiecej mocy. Ja to sobie nazywam taką prakobietą, czyli właśnie tej kobiecej siły, pradawnej siły. Poza tym, że pomagasz kobietom, też wspierasz je w odkrywaniu, jak pięknie jest być kobietą i jaka piękna jest kobiecość i jak ją w sobie pielęgnować. Pomagasz kobietom żyć pełnią życia, w zgodzie ze sobą i swoją kobiecą naturą. Pozytywnie wpływać na mężczyzn i otaczający świat. I to wszystko jest naprawdę bardzo pięknie powiedziane. Dlatego bardzo się cieszę, Tatiana, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną i z nami, bo już zaczynamy się zbierać. Cześć, Terenia. Tyle na razie z mojej strony. Jeżeli chcesz coś powiedzieć do dziewczyn, to myślę, że to jest dobry moment teraz, a dopóki znowu nie zacznę gadać. Trzeba mnie pilnować. Witajcie wszystkie wspaniałe kobiety, prakobiety, czarownice i jakkolwiek siebie nazywacie, czy z kimkolwiek się utożsamiacie. Jest to dla mnie przyjemność i zaszczyt być tutaj dzisiaj z Wami. Ja Natalię obserwuję już przez jakiś czas i oglądam wywiady z tymi ciekawymi, wspaniałymi kobietami właśnie, które ona już wcześniej przyprowadziła i bardzo się cieszę, że się do mnie też zwróciła. Dla mnie to była niesamowita radość, jak Natalia do mnie napisała, że chce mnie też do tego grona zaprosić. Także bardzo serdecznie się z tego powodu cieszę i mam nadzieję, że dzisiaj ten wieczór będzie równie ciekawy dla Was, jak te poprzednie wieczory, te poprzednie wywiady. Z pewnością, bo wiesz, ja uważam, że my wszystkie jesteśmy wspaniałe i tak naprawdę to z każdą kobietę, którą spotykam w moim życiu, mogłabym stawić tutaj na nasze miejsce, żeby po prostu opowiedziała swoją historię. Bo właśnie to jest niesamowite i to jest tak niezwykle prawdziwe, to dzielenie się naszymi doświadczeniami i znajdowanie właśnie tych wspólnych mianowników. A ty założyłaś Szkołę Czarownic i to po prostu był dla mnie taki punkt, który powiedział, wow, w ogóle o co chodzi? Zaczęłam zgłębiać ten twój temat, twoją stronę internetową, twojego fanpage'a. I jakbyś mogła powiedzieć tak pokrótce, skąd w ogóle tytuł na Szkołę Czarownic? W ogóle jako same czarownice zainspirowała mnie taka historia. To jest miejscowość w Czechach na granicy z Austrią, nazywa się Mikulów, gdzie jest taka jakby górka, czy droga krzyżowa, na tej górce jest ułożona, taki pagórek.
ale wcześniej to było miejsce kultu właśnie takich lokalnych czarownic. I te lokalne czarownice, jak się okazuje, były kobietami, które były bardzo szanowane przez okoliczną ludność. Ludzie do nich przychodzili ze swoimi problemami, tak jak teraz my chodzimy do psychologa czy do coacha, czyli to były kobiety, które potrafiły wysłuchać, gdzieś tam doradzić, ale też to były kobiety, które miały takie umiejętności pomagania ludziom, leczenia ludzi, czy ziołami, czy właśnie odbierania porodów. I jak był ten czas polowania na czarownice, no niestety te czarownice musiały zginąć, bo było takie zalecenie właśnie, że no, to są te kobiety takie straszne, tak, które tutaj trzeba unicestwić. No i ludzie z tej wsi, z tej miejscowości bardzo jakby się sprzeciwiali, nikt nie chciał brać udziału w czymś takim, bo zdarzyli te kobiety wielkim szacunkiem i jakby cieszyli się z mocy tych kobiet, korzystali z mocy tych kobiet. No więc no, narada taka wiejska postanowiła, że te czarownice tak jakby same siebie pozbawią życia. I w ten sposób się zakończyła ta historia czarownic. I mnie jakby zainspirowały te historie w ogóle czarownic. Zaczęłam czytać, kto to były te czarownice i okazuje się, że to właśnie były kobiety, które miały dostęp do tej swojej kobiecej siły, do swojej kobiecej mocy, czyli po prostu przejawiały siebie w całym swoim pięknie, w całej swojej okazałości, czyli były zgodne ze sobą, zgodne ze swoim wnętrzem. I dla mnie to jest przede wszystkim czarownica, czy tak jak fajnie mówisz, prakobieta. To jest taka kobieta, która rozumie siebie, jest bardzo świadoma siebie i jakby nie boi się okazać tego, kim ona jest, nie udaje nikogo i kogoś innego, a przy tym też ma dostęp do takiej swojej niesamowitej, pierwotnej mocy, którą jest moc miłości, czyli wszystko, co robi, wszystko to robi z miłością i też ma kontakt ze swoimi mocami kobiecego ciała, o których mam nadzieję, że też dzisiaj troszkę powiemy o takiej naszej autentycznej, naturalnej seksualności. Czyli dla mnie czarownica to jest po prostu kobieta przebudzona, która samodzielnie kreuje swoje życie, bez takiej różdżki czarodziejskiej, bez jakiejś pomocy zewnątrz, ale taka, która jest w kontakcie ze swoją intuicją, w kontakcie ze swoją duszą, która wie, jaką drogę wybrać i która jest zgodna ze sobą, która właśnie mówi najpierw sobie tak, a dopiero mówi też innym tak. Czyli najpierw tej odpowiedzi szuka w sobie. Super. W zasadzie to odpowiedziałaś mi na moje pytanie, czym dla ciebie jest pradawna moc kobieca? Czyli to jest po prostu takie wejście mocne w siebie. Tak, odnalezienie siebie, z czym tak naprawdę notabene wiele kobiet dzisiaj ma tak problem, bo jesteśmy uwikłane w jakieś różne zadania, w pracę, w jakieś relacje, często w jakimś mocnym biznesie, prawda, siedzimy, męskim, w męskiej energii, a bardzo byśmy chciały, jesteśmy tak naprawdę odcięte od tej kobiecości i od tej, właśnie to, o czym ty mówiłaś, od tej wiedzy tych pradawnych z kobiet, która była przekazywana kiedyś z pokolenia na pokolenie, a teraz nie jest przekazywana, bo to jest właśnie troszeczkę takie odcięcie nastąpiło. Bo kim były te czarownice? No to były mądre kobiety, to były te, które wiedziały, które niosły wiedzę, wiedźmy tak zwane, prawda? I każda z nas jest taką niosącą wiedzę, prawda? My tę wiedzę mamy, więc dla mnie rozumienie tej prakobiety to jest właśnie taka łatwość w skontaktowaniu się z tą pradawną wiedzą, którą my niesiemy w sobie. Dokładnie. Właśnie jak ja obserwuję kobiety takie jakby z tego środowiska, z którego ja wychodzę, bo ja bardzo długi czas spędziłam w korporacji, około 15 lat i praktycznie kobiety, z którymi ja pracowałam, no to właśnie kobiety bardzo zabiegane, zapracowane, mające tysiące zadań, obowiązków oprócz pracy, oczywiście też w domu i gdzieś mające trudności właśnie z takim kontaktem ze swoim wnętrzem, ze sobą.
I co zaobserwowałam, to w takim wieku mniej więcej 30 parę lat zaczyna się pojawiać takie pytanie, a czy w dobrą stronę idę, a po co tam idę, a czy ta drabinka, którą ja przestawiłam do ściany, czy ona jest przestawiona do właściwej ściany. I tak jakby zaczyna się poszukiwanie, no i wtedy kobiety zaczynają korzystać z różnych warsztatów, gdzieś wyjeżdżają, być może jakieś medytacje, być może jeszcze jakieś formy pracy ze sobą. Po prostu czujemy taki głód, że jakaś taka pustka się pojawia, bo jeśli właśnie nie mamy kontaktu z tą swoją sobą, no to ta nasza dusza w pewnym momencie zaczyna wołać. Być może ten głosik jest na początku jakiś cichy, potem on staje się coraz silniejszy, ale często też jest taki bardzo dobitny, bo przychodzi zdarza się w naszym życiu jakiś kryzys. Bo jeśli właśnie żyjemy gdzieś nie w zgodzie ze sobą, no to w sytuacjach zewnętrznych to się objawia w tym, że nie jesteśmy zadowolone z jakiegoś obszaru swojego życia. Być może z tej pracy, którą wykonujemy, nie czujemy, że się spełniamy, nie czujemy, że realizujemy nasze talenty, albo być może z relacji, gdzie się ta relacja rozwala i się pojawiają właśnie rozwody i wtedy kobieta zastanawia się, a co tak naprawdę, czego ja tak naprawdę szukam w relacji, jeśli chcę stworzyć kolejną, już taką bardziej dojrzałą relację. Albo też obserwuję, jak wiele kobiet jest samotnych, mając już te 30 parę lat, nawet zbliżają się do 40, a tu cały czas nie ma tego mężczyzny, nie spotkały tego odpowiedniego mężczyzny. To też się zaczynają zastanawiać, co takiego się dzieje w moim życiu, dlaczego ten mężczyzna nie przychodzi. I po prostu różne takie kryzysowe sytuacje, one są trudne, one są ciężkie, natomiast tak naprawdę one są dla nas swojego rodzaju błogosławieństwem, bo są szansą, żebyśmy coś zrobiły z tym swoim życiem, żebyśmy zaczęły działać inaczej właśnie w zgodzie ze sobą. I jeszcze druga rzecz taka, która się pojawia właśnie w tej pracy z kobiecą mocą, to jest otwarcie serca na miłość, bo główna nasza moc to jest moc miłości, a wiecie, w jakim świecie żyjemy i w tym świecie niestety jest brak miłości, deficyt miłości wręcz, wszyscy poszukują tej miłości, chcą dostać tę miłość od innych najczęściej, albo że czekamy, jak przyjdzie ten najlepszy mężczyzna do mojego życia, który wreszcie mnie pokocha, albo że mój partner zacznie mnie traktować w ten lub inny sposób, albo że mnie dostrzegą, czy moi klienci, czy moi pracodawcy mnie dostrzegą i tutaj będę jakaś szanowana i respektowana. Po prostu gdzieś szukamy na zewnątrz, czujemy w sobie głód i to jest też taki moment, żeby się zwrócić do siebie, żeby tam odnaleźć to źródło miłości, bo tak naprawdę dopiero tak rozkwitamy i dopiero tak możemy tą swoją kobiecością się dzielić z innymi, jak mamy w sobie dostęp do tego źródła. To źródło jest nieskończone. I im więcej my miłości wysyłamy do świata, tym więcej też tej miłości do nas wraca. Ona jest jak taki bumerang, ale jeszcze który wraca z taką podwójną albo nawet z potrójną siłą. I to jest takie wspaniałe, kiedy my pozwolimy sobie otworzyć serce. I tutaj właśnie jak rozmawiam z kobietami, czy tam na sesjach coachingowych, to jest wiele takiego strachu, wiele lęku, żeby otworzyć serce, bo się boimy, że ktoś nas zrani, że tutaj my się otworzymy, a znów pojawi się cierpienie i to wszystko wynika z naszych jakichś poprzednich doświadczeń. Natomiast miłość, ona dodaje nam siły. Daje nam taką siłę, że my stajemy się jakby mniej takie, jakby to powiedzieć, takie mniej podatne na takie zranienie, że mamy w sobie oparcie, mamy w sobie moc i wiemy, że jeśli jakaś sytuacja się pojawi dla nas kryzysowa, że my z nią sobie poradzimy, bo my jesteśmy dla siebie największym wsparciem, największym przyjacielem i tą bliską osobę zawsze mamy ze sobą, nie musimy gdzieś jej szukać, i tak naprawdę to jest coś wspaniałego, tak poczuć swoje bycie razem ze sobą, czyli takie swoje bycie dla siebie właśnie taką przyjaciółką.
Wiesz co, ja to nazywam, tak gdzieś mi to wpadło do głowy, ja to nazywam taką miękkością bycia, że po prostu jesteś taka rozgoszczona w sobie i jesteś bardzo blisko przy samej sobie. Właśnie to, co powiedziałaś, że jesteś swoją największą przyjaciółką, swoim największym wsparciem, swoim najlepszym kochankiem, swoim, po prostu jesteś taką pełnią i nie szukasz tego na zewnątrz. A często jest tak, że my czujemy się niekompletne. I wiesz, ty przeszłaś już pewną drogę, prawda? Bo ty przeszłaś, wyszłaś jakby z biznesu, to może zaraz o tym opowiesz, jesteś już jakby w zupełnie innym miejscu. Ale powiedz mi, jak doradzić kobietom, które w zasadzie szukają tego punktu, o którym ty teraz mówisz, czyli tego punktu właśnie tej miękkości bycia, że wstajesz rano i masz, jest ci tak dobrze z samą sobą, że nie musisz, nie potrzebujesz tak naprawdę nic więcej do funkcjonowania w pełni szczęścia. I bo ja się tak bardzo często zastanawiam, wiesz, my się często nie czujemy dobrze z samą sobą i zastanawiam się, jakby patrząc też na moją drogę, ja już jestem w stanie w moim życiu powiedzieć, z czego to wynikało, ale może powiesz kobietom tak króciutko, z czego to wynika, dlaczego one nie czują, czy w ogóle dlaczego czasami nie czujemy się dobre z samą sobą, bo to się tyczy mnie również. Dlaczego, to jest drugie pytanie, dlaczego jest nam tak trudno porzucić to, do czego jesteśmy przywiązane i podążyć właśnie za głosem duszy? No tak jak powiedziałaś, trudno nam jest porzucić przede wszystkim, ponieważ tak się już przyzwyczaiłyśmy, tak się nauczyłyśmy i taki nowy nawyk, jak mamy wprowadzić nowy nawyk, żeby siebie kochać, żeby być dla siebie przyjaciółką, on wymaga cierpliwości, takiej pielęgnacji, ale też przyjęcia odpowiedzialności, właśnie powiedzenia, przede wszystkim przyznania się, tak, nie czuję się ze sobą dobrze. Bo wiele kobiet też od tego ucieka, nie chce się przyznać, zakładamy maskę takiej, której zawsze jest dobrze, której jest zadowolona z życia, której nie wypada się skarżyć, której się nie wypada gniewać i taki uśmieszek jest, dopóki nie przyznamy się, że jest mi źle, tak, faktycznie, nie czuję się ze sobą dobrze, no to jakby nie możemy zrobić nic, zmienić tą sytuację. Czyli pierwszy krok, przyznanie się. A drugi krok to przyjęcie odpowiedzialności, bo każda z nas miała różną historię i tutaj możemy się doszukiwać, że ktoś miał takich rodziców, a ktoś miał innych, a ktoś miał takiego partnera, takie przykre przeżycie. Po prostu tak i to było nasze doświadczenie, z tego się składamy. Natomiast w tym momencie to już ty odpowiadasz za to, jak dalej będzie wyglądać twoje życie. I tutaj właśnie taką często spotykam postawę troszkę infantylną, że oczekujemy, że samo to do nas przyjdzie, albo że tutaj będziemy, nie wiem, śpiewać jakieś mantry i tutaj nagle ta sytuacja się rozwiąże, albo tu jakiś rytuał zrobimy, no bo do mnie też kobiety się zwracają, no tak, czarownice, podpowiedz nam jakiś rytuał. Ja to bardzo interesuję się różnymi magicznymi rytuałami, ale takie rytuały nie działają, jeśli my nie zajmiemy się swoim życiem. One mogą wzmacniać nas, wspierać, natomiast to przede wszystkim to wzięcie odpowiedzialności, powiedzenie sobie tak, ja chcę coś z tym zrobić, I dopiero wtedy zdecydowanie co. I dla każdej osoby tu może być różna droga, przeróżna. Dla mnie na przykład taką jedną z rzeczy, którą robiłam, to było nawiązanie kontaktu z moim ciałem, bo ja bardzo żyłam w głowie. Miałam taką pracę bardzo intelektualną, analityczną i zupełnie nie czułam, co tak naprawdę moje ciało chce, jak ono się czuje, już nie mówiąc o takiej przyjemności gdzieś tam w seksie, tak? Czy w łóżku takim, w ogóle odczuwanie przyjemności, albo nawet takiej zwykłej przyjemności, pozwolenia sobie na takie delektowanie się, załóżmy, jedzeniem, albo wsłuchiwanie się w muzykę, takie proste rzeczy. Więc ja zaczęłam też między innymi rozbudzać swoje ciało, rozbudzać te zmysły swoje. No i tutaj po prostu przeszłam przez różne z praktyki, poczynając od taniec spontaniczny, po takie praktyki taoistyczne, tantryczne i jakby kontakt z moim ciałem umocnił mnie w to, że ja nie jestem tymi moimi myślami, tym, co ja o sobie myślę, albo tą moją historią, jaka mi się wydarzyła. I tak naprawdę
ja gdzieś tam jestem czymś więcej, tak? Czyli jestem czymś nawet takim mało określonym, tak bym powiedziała, takim elementem stałym, który jest gdzieś osadzony w moim ciele, który ma to ciało po to, żeby doświadczać czy realizować zadania, z jakimi przyszła tutaj na ten świat moja dusza. I też tak jakby odnalezienie w sobie takiego boskiego elementu, bo my możemy naprawdę różnie o sobie opowiadać. Ktoś powie, że ja jestem taka, ktoś powie, że inna, posłuchać innej osoby, ona jeszcze inaczej o nas mówi. A tak naprawdę to są wszystko historie, to są wszystko gry tworzone przez nasz umysł. I to od nas zależy, jak długo będziemy się zadręczać tymi historiami, jak długo możemy sobie pozwalać w nich się kąpać, w tych historiach, czy my możemy stworzyć nową historię. Możemy powiedzieć, a teraz ja chcę być inaczej, tak? Chcę być przybudzoną kobietą, czarownicą i zrobię wszystko, żeby tak było. I właśnie dostrzec w sobie taką moc, taką boską iskrę, że ty tak naprawdę... Dopóki żyjesz, możesz zrobić ze swoim życiem wszystko, tak? Albo możesz właśnie pozostać w tym, czym jesteś, w takim niezadowoleniu ze siebie, albo coś z tym zrobić. No i tu tak jak mówię, to dla każdej kobiety to jest różna droga. Ja uważam, że przede wszystkim no tutaj jest terapia też wskazana. Ja korzystałam z terapii, też nie z jednego terapeuty. Niektóre osoby też się tego bardzo boją, ale tak naprawdę terapeuta jest też takim narzędziem danym nam, żebyśmy znalazły drogę ku sobie. I tutaj nie ma nic z tym strasznego. Być może na początek to takie być... Zanim znajdziemy taką w ogóle osobę, która do nas pasuje, z którą rezonujemy, możemy trochę się niepewnie czuć. Natomiast to jest jedna z dróg. No i tak mówię, jak druga droga dla mnie to była droga przez ciało, czyli odnalezienie kontaktu ze swoim ciałem, przebudzenie swojego ciała, przebudzenie zmysłów. No i to już mi pomogło jakby iść dalej, tak, takie te pierwsze kroki. Dużo wątków poruszyłaś, nie wiem, teraz mam tyle, chciałam każde z nich dotknąć, więc może zacznijmy od tego, czyli tak naprawdę, świetne to, co powiedziałaś, że nam się wydaje kobietom, że, no nie tylko kobietom, bo to też tyczy się mężczyzn, ale że ktoś za nas dokona cudu, że po prostu my pójdziemy na rytuał, my pójdziemy na sesję jedną, albo my pójdziemy właśnie na 3 spotkania z terapeutą, albo nie wiem, jeszcze gdzieś pojedziemy i będziemy jakichś cudów doświadczać, jakichś roślin i tak dalej, i nagle po prostu wrócimy przemienione, tak? Czyli po prostu jak za taką dotknięciem takiej magicznej różdżki ktoś po prostu z nas zdejmie te wszystkie uroki, z którymi idziemy, prawda, przez te wszystkie lata. Nawet często mówi się o jakichś klątwach, nie klątwach, które z pokolenia na pokolenie są przenoszone. I my tak naprawdę idziemy w takim przekonaniu, że musimy dokonać jakichś naprawdę specyficznych czynności i rytuałów, żeby to zostało złamane. Oczywiście wiadomo, że to jest pewien system wierzeń. Zostawiam to każdej kobiecie z osobna, ale bardzo ważne jest to, co powiedziałaś, że to jest nasze, my musimy wziąć odpowiedzialność za swoje własne życie i podjąć decyzję, że ja chcę zmiany i nie baczyć na to, nie zważać, co ludzie o nas myślą, co myśli rodzina, jak po prostu myślą przyjaciele, po prostu podjąć decyzję i wziąć tę odpowiedzialność. Ty mówisz coś takiego nawet, nie masz obowiązku odpowiadać cudzym oczekiwaniom, ani być układną. Powiedz nie życiu wbrew sobie. I to były słowa, które bardzo do mnie przemówiły, że nie mamy obowiązku przejmować się tym, co myślą o nas inni ludzie, że wystarczy powiedzieć po prostu nie życiu, którego ja nie chcę mieć i zacząć małymi krokami zmieniać to życie na takie, jakie po prostu chcę posiadać, tak? Dziękuję, dziękuję. Tak wszystko to usystematyzowałaś, bo ja faktycznie tak trochę taki chaos prowadziłam. Nie, bo bardzo dobrze mówisz wszystko, tylko mówię to, co jakoś tak gdzieś tam do mnie trafia najbardziej akurat teraz. Ale jeszcze wróćmy do tej seksualności, bo to jest myślę, że ważna sprawa. Pięknie powiedziałaś, że zaczęłaś drogę ku sobie właśnie zaczynając od ciała, czyli nie od głowy, nie od umysłu, nie od tam, nie wiem, grzebania się w jakichś tak konstrukcjach umysłu, tylko właśnie poprzez ciało, poprzez doświadczanie tego, czym jest seksualność i czym jest ta seksualność
w takim rozumieniu może naturalnym bardzo, prawda? Bo to też jest często problem u nas kobiet, że zaczynamy odkrywać tę seksualność i zaczynamy ją odkrywać w taki, ja bym to nazwała często niezdrowy sposób, że jest taki wybuch tej seksualności, ona często idzie w stronę wulgaryzmu, w stronę takiego nadmiaru, nie ma tam zbalansowania. No, dla mnie bardzo dla mnie jest bliskie takie wschodnie podejście seksualności. Na takich starożytnych chińskich praktykach, których ja się uczyłam, seksualną energię traktuje się jako najwyższą, najczystszą energię i to jest tak naprawdę energia życia, bo dzięki właśnie seksualnej energii powstaje życie. I tam w ogóle do aktu seksualnego, tak samo jak w tantrze, podchodzi się bardzo świadomie i z taką czułością, to jest traktowane jako coś sakralnego. Jak mówisz o takim wybuchu seksualności, który się pojawia w wieku nastoletnim, to często rodzice nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Że gdzieś się odwracają od tego, nie wiedzą, jak w ogóle porozmawiać z dzieckiem. No i taki człowiek najchętniej, żeby to on tego nie przyjawiał, bo ja nie wiem, co z tym zrobić, tak? I wtedy ten młody człowiek nie wie, jak sobie poradzić z tą energią, bo ona jest bardzo mocna, ona go przerasta i zaczyna być może w jakiś niezdrowy sposób tą seksualną energią przejawiać. Bo jeśli to jest energia twórcza, ją tak naprawdę można przejawiać w różny sposób, czyli właśnie kreować coś, tworzyć coś, jakieś pomysły, jakieś idee, jakieś biznesy. Bo jakby ludzie też, jakbyś tak poobserwowała, to pewnie się ze mną zgodzisz, że ludzie sukcesu, tacy też, którzy są otwarci, przebudzeni, możesz na nich powiedzieć, serdeczni, oni są bardzo charyzmatyczni. A przecież charyzma to jest też energia seksualna, to są tacy pociągający też ludzie. I właśnie dla mnie seksualność to jest przede wszystkim życie w naszym ciele, poczucie tego życia. A to jest też kontakt ze zmysłami, tak? Takie właśnie przebudzone wszystkie nasze zmysły. Jak ja słucham jakiejś muzyki, no to cała się w niej zanurza. Jak jem jedzenie, jakiś posiłek, no to nie tak, że w siebie go wpycham, tak? Tylko powoli delektuję się, wybieram, co mi smakuje, nie wszystko jak leci. Tak samo na przykład z ubraniami, tak? Ja lubię ładnie wyglądać, mieć piękne ubranie, bo one mi sprawiają przyjemność, jak ja na to patrzę. Czyli też oczy, żeby w domu też miała jakieś kwiaty, żebym zawsze miała, też lubię. Niekoniecznie czekam, aż mi ktoś kupi, po prostu sama lubię jakieś świece się otaczać czymś pięknym, bo to sprawia, że ja się lepiej czuję, że moje zmysły jakby są przebudzone. Śmiech dziecka na przykład też bardzo działa kojąco, uspokajająco. Wszystko dookoła jakby przeżywać nie tylko głową, umysłem, bo tak czasem wierzy, my nasze życie przeżywamy w głowach, tak jakbyśmy oglądały film, który gdzieś tam się toczy i my go sobie analizujemy. A tak naprawdę doświadczenie tego bycia, takiego, tak jak ty powiedziałaś, takiego lekkiego bycia, tak? Coś takiego powiedziałaś. Miękkość bycia, tak. To jest właśnie bycie w tym, czyli odczuwanie tego, co się dzieje wokół nas. Czyli pierwszy krok do tej seksualności, takiej naturalnej, do tej energii płynącej z naszego ciała, no to jest przebudzanie naszych zmysłów. Drugi krok też słuchania siebie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o kontakty seksualne, według mnie taką najlepszym, oczywiście każdy ma swoje podejście, ja mam takie, że najlepiej jest jak to jest kontynuacją miłości, czyli dopiero jak mamy otwarte serce, wtedy wchodzimy w ten kontakt i on jest zupełnie inny, on jest wtedy pełny, jest taka otwartość na partnera, możemy bardziej głębiej wejść to doświadczenie, głębiej to głębiej to przeżywać, jak mamy między sobą bliskość serc, jak mamy do siebie takie, bym powiedziała, taką empatię, tak jakby wtedy wchodzi w to, że my jesteśmy z tym partnerem nie po to, żeby rozładować jakieś napięcie, tylko po to, żeby się z nim dzielić się sobą i delektować się też tym, delektować się tą chwilą, delektować się partnerem. I to jest zupełnie inne doświadczenie niż takie po prostu gdzieś, no po prostu wejście, rozładowanie, tak,
takiego napięcia. Poza tym, no tutaj dla mnie taka naturalna seksualność kobiety, ona nie wiąże się z wulgaryzmem, a przede wszystkim z taką pewnością siebie, kiedy kobieta bardzo dokładnie czuje swoje ciało, rozumie swoje ciało i też się dobrze w nim czuje. Dobrze się czuje ze sobą, taka jaka jest, więc ona nie musi grać, nie musi udawać, po prostu jest autentyczna, po prostu cieszy się życiem, jest taka radosna, tak jak nawet jest gdzieś na randce z facetem, no to ona się cieszy samą tą chwilą, że ona jest, cieszy się samej siebie, ona jest po prostu podniecona sama sobą i to emanuje też na płeć przeciwną, czy na tą samą, zależy kto jakie ma preferencje, ale to emanuje na naszych partnerów, że to przyciąga właśnie w kobiecie, że ona jest, nie musi nic specjalnie robić, a przy tym jest seksualna, przy tym jest pociągająca. No, jakby nie... Nie udaję, przepraszam, że ci przerwę. No dobrze, a powiedz mi w takim razie, wiesz, bo różnie z tym bywa. Kobiety mają później dzieci, mężów, wiesz, to się po prostu rozciąga w lata i gdzieś czasami zatraca się to poczucie właśnie swojej kobiecości. Jak rozmawiam ze znajomymi, to one mi często mówią, a wyszłam na imprezę i tak się cieszyłam, że wiesz, jacyś faceci na mnie patrzyli i po prostu czułam się, wiesz, znowu młoda, czułam się znowu atrakcyjna. Tak było mi to tak bardzo potrzebne. No bo często jest tak, że my rzeczywiście w relacji z mężczyzną, czy jak stajemy się później matkami, prześwięcamy cały swój czas dzieciom. To jak sprawić, aby partner widział w nas kobietę, a nie tylko żonę, matkę swoich dzieci? To przede wszystkim to, kogo my widzimy w partnerze. I ustawić sobie taką hierarchię wartości. Widzę, że nasze społeczeństwo jest bardzo skoncentrowane na dzieciach. Jeśli pojawia dziecko, cała rodzina wokół niego, nie mówię, że tak jest zawsze, ale to obserwuję, tak się często pojawia, że cała rodzina jakby biega wokół tego dziecka, to ono dyryguje, jak powinno być, jak powinno wyglądać życie, a nie rodzice. I tutaj przede wszystkim ustalenie, jak wygląda hierarchia. Nawet dziecko dla dobrego swojego rozwoju, na takiego człowieka sukcesu, też potrzebuje mieć jasną, określoną hierarchię. To też dla jego dobra jest określić, kto jest w tym jakby domu, kto ma jakie miejsce. I dziecko zawsze powinno być, czy nie wiem, czy to dobre słowa, ale jakby porządki miłości wskazują na to, że jest po rodzicach, że rodzice byli wcześniej. I przede wszystkim, jak się rodzi nam dziecko, to warto powiedzieć do swojego męża, ja jestem matką, zostałam matką, ale przede wszystkim jestem twoją żoną. A ty zostałeś ojcem, ale przede wszystkim jesteś moim mężem. I to też jakby być może na początku więcej to dziecko potrzebuje uwagi, zgadzam się, gdzieś tam bardziej być potrzebuje bliskości mamy, ale tak naprawdę nie potrzebuje nas przez całe życie, to jest krótki czas, kiedy to dziecko potrzebuje mamy przy sobie w tej bliskości, to powiedzmy do tych 2 lat. Natomiast nie potrzebuje, żebyśmy były przy nim dalej i tak go otaczały taką nadmierną matczyną troską. I my też w ten sposób i krzywdzimy nie tylko swój związek z partnerem, ale też swoje dziecko, bo nie pozwalamy mu na przejawianie odpowiedzialności, na uczenie się jakichś nowych rzeczy. Tylko wtedy kobiety wpadają właśnie w taką kontrolę, tak? Staje się kontrolerem i dziecka, i męża, i w ogóle całego życia. A tutaj dalej kontynuować, rozwijać w sobie tą kobiecość, rozwijać w sobie też zaufanie do partnera. I tak jak mówię, no, poczucie takiej hierarchii, tak? Że ja jestem przede wszystkim kobietą. Jeśli wychowuję na przykład chłopaka, czyli syna, no to ten syn, ja go nie wychowuję dla siebie, tylko dla innej kobiety. On tak naprawdę jest obcym mężczyzną mieszkającym w moim domu. I też tak traktować tego mężczyznę, poprosić go o coś, uczyć go właśnie, że kobietom warto jest pomagać, podziękować mu, docenić go, żeby on się też czuł jako taki mężczyzna, tak? Żeby też mógł spędzać czas z tatem.
To teraz może trochę w inny temat wchodzimy, taki bardziej wychowany. Ale to jest ważny temat, myślę, bo wiesz, później wiele kobiet spotyka takich mężczyzn. Wiesz, to jest trudny temat, bo to jest z jednej strony, prawda, jak się zostaje matką, no to trudno jest po prostu podejść do tematu właśnie z takim dużym dystansem. Kiedyś to było bardziej naturalne, prawda? Chłopak... Chciałaś powiedzieć, ja tu nie mam na czole, że ja jestem mama Tomka czy mama Marka, tak? Ja jestem po prostu sobą. I tak. Tak, jestem. Dokładnie, bo wiesz, kiedyś było tak w kulturach, że jak chłopiec osiągał pewien wiek, no to przechodził pod opiekę ojca, tak? I ojciec zrobił z niego mężczyznę. No wiadomo, że to były czasy dawne, więc teraz się wszystko pozmieniało i teraz my kobiety narzekamy na tych tak zwanych, często mówimy na nich mamisynków, tak? Takich właśnie wychowanych przez swoje matki w takiej bardzo dużej atmosferze ochronnej i oni często przenoszą to na związek i oczekują tego właśnie od kobiet, że one będą im matkowały, będą im, no nie chcę powiedzieć, ale w jakiś sposób usługiwały. Oni też często jakby nie partycypują, ale na szczęście nie partycypują w jakichś domowych obowiązkach i w takich, prawda, rzeczach, które są takie typowo babskie. Ale na szczęście nie wszyscy. Więc to, co mówisz, jest bardzo słuszne i trafne. A powiedz mi jeszcze, Tatiana, bo tak musimy już kończyć za niedługo, bo Be Life nie pozwala mi tych robić tych nagrań, niestety takich bardzo długich, bo przeszłyśmy właśnie od tej seksualności do bycia matką, co jest bardzo trafne, właśnie byciem przede wszystkim kobietą w relacji z mężczyzną, tak? Nieważne, czy to jest chłopak, czy to jest relacja z mężem już, czy to jest relacja z synem, prawda? Tutaj, prawda, matka jest tą pierwszą kobietą, którą on w swoim życiu widzi i to, w jaki sposób ona siebie sama traktuje, to jest dla niego lekcja na całe życie, jak on powinien traktować kobiety. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Ale powiedz mi też, bo to jest ciekawe, bo ty wyszłaś jako kobieta z biznesu, prawda? Bo pracowałaś wiele lat w biznesie i czy to mnie też zawsze interesuje i pewnie wiele kobiet też, czy kobiecość kłóci się z prowadzeniem biznesu? Czy można ją posiadać w takim męskim świecie biznesu? Jak ty to doświadczenie w sobie gdzieś tam znalazłaś? Ja uważam, że absolutnie się nie kłóci i jakby męskie cechy bardzo nam pomagają być skutecznymi w biznesie. Bardzo nam pomagają być takimi systematycznymi, zdyscyplinowanymi, też dodają nam odwagi, też takiej pewności siebie i takiego dbania o własne granice, o własne zdania, wyrażanie własnego zdania. Natomiast kobiecość uzupełnia te męskie cechy w biznesie i jakby męskie i kobiece, one się razem uzupełniają, tworząc taki balans. I ja zawsze sobie przypominam mojego ostatniego szefa, który był właśnie uosobnieniem takich dwóch męskich i kobiecych cech, który był takim silnym, charyzmatycznym mężczyzną, mającym pod sobą bardzo dużo ludzi, tak jakby reportujących do niego, a jednocześnie takim bardzo czułym i ludzkim, dbającym naprawdę o sprawy ludzkie. Ja się dużo od tego też człowieka nauczyłam, jestem mu bardzo wdzięczna i uważam, że my kobiety tak naprawdę chcemy być podobne też do tych mężczyzn, dążymy, żeby jak najwięcej cech o nich przejąć, zapominając o naszych skarbach, o takich cechach, które my mamy w sobie. Przede wszystkim ja uważam, że to jest nasza taka komunikacja, umiejętność komunikacji, takiej elastyczności, dostrzeżenia takiego drugiego dna, bo przecież często człowiek co do nas mówi, to niekoniecznie jest to, co on chce przekazać. Więc to, co wcześniej mówiłyśmy o tych kobietach, które widzą, wiedzą, tak, czyli patrzą głębiej, te czarownice wiedźmy, to też kobieta potrafi gdzieś tam słuchać sercem, nie tylko głową, tak, tylko właśnie bardziej o co tak naprawdę temu komuś chodzi. Jeśli nauczymy się takiej miłości do siebie i nie brania wszystkiego do siebie, co jakaś osoba mówi, nawet jeśli to dotyczy nas, to wtedy możemy się otworzyć na taką komunikację bez przemocy, która jest takim otwarciem na drugą osobę i
doprowadzenie do skutku czegoś, na czym nam zależy, ale bez krzywdzenia drugiej też osoby, bez takiej właśnie z taką otwartością na potrzeby też drugiej osoby, z umiejętnością wsłuchania się, jakie są te potrzeby. I uważam, że to jest wspaniała cecha, która pozwala nam kobietom budować dobre relacje z klientami. Jak na przykład w banku, w którym pracowałam, mężczyźni, jak mówili, że mają dobrą relację z klientem, no to dla nich to oznaczało, że wchodzą do takiego samego klubu golfowego i razem zagrają partyjkę na jakiś czas. Natomiast dla mnie jako kobiety to oznacza, że jadę z tym klientem na wakacje, tak? Albo mamy dzieci w tym samym przedszkolu i gdzieś tam opowiadamy o tych samych, mamy te same wspólne problemy, tak? I jakby zupełnie inaczej postrzegamy takie dobre relacje, taką bliskość właśnie z klientem. Tylko żeby w tych relacjach oczywiście się nie zatracić, tak? Zawsze gdzieś tam przede wszystkim wiadomo, że w biznesie chodzi też o zarabianie. Druga rzecz, no to jeśli kobieta jest szefem, to też jest coś wspaniałego, jak ona jest w całej swojej mocy kobiecości, bo ona tak jakby trzyma takie pole energetyczne. Czyli w jej polu jest bezpiecznie, jest dobrze, inni mogą się rozwijać, mogą, ona wspiera innych w odkrywaniu tych wspaniałych cech, daje im taką możliwość rozwoju, ponieważ ma w sobie zaufanie przede wszystkim, to jest też taka kobieta przebudzona, czyli ufa, że to, co innej osobie ona poleciła jakieś zadanie, że ta osoba zrobi go najlepiej. Skoro kobieta wybrała tą osobę i jest jej szefem, to znaczy, że wierzy i ufa, tak samo jak nasz mężczyzna, skoro wyszłyśmy za mąż za takiego mężczyznę, to znaczy, że mu ufamy. Oczywiście nie zawsze to tak jest, ale tak mówię teraz o idealnej takiej sytuacji. No i też współpraca. Współpraca z innymi, umiejętność takiej współpracy, umiejętność takiego dostrzeżenia, gdzie kto ma jakie cechy, jakie wartości, z których my możemy skorzystać, czy możemy się z kimś takim wartościowym też podzielić. Tak jak wcześniej wspominałaś, że lubisz te różne wywiady, poznawać różne kobiety, to jest też właśnie taka współpraca, że my się od siebie uczymy. Jeśli się na to otworzymy, jeśli pozwolimy też na inność, to też wiele, wiele wspaniałych rzeczy może z tego wyniknąć, wiele jakichś inspiracji. No i to myślę właśnie te trzy takie podstawowe nasze cechy kobiece, z których my możemy korzystać w biznesie, czyli właśnie komunikacja, potem tworzenie takiego pola miłości do działania, do rozwoju i właśnie współpraca. To jest niezwykle trudne, bo ja też jestem po części szefową takiego niewielkiego zespołu i właśnie zawsze jak rozmawiam z założycielami, z właścicielami, z moimi zwierzchnikami, to po prostu jest takie właśnie dwa światy, że ja się komunikuję z serca, a tu po prostu jest taki konkret. Oczywiście nie znaczy to, że ja się też nie posługuję konkretami. Niemniej jednak rzeczywiście, jakby zwracam uwagę na inne rzeczy, na to, żeby pracownicy byli w dobrej atmosferze między sobą, prawda, żeby była jakaś fajna atmosfera między nimi, więc jakby rzeczywiście dotykamy zupełnie innych punktów w pracy, prawda? Tutaj właśnie chodzi o takie działanie z serca, bo jeśli chodzi o konkrety, to język, jakim my się komunikujemy, no to trzeba go dostosowywać do osoby, do której się komunikujemy. I możesz do tej osoby podchodzić sercem, ale na przykład jak będziesz taka bardzo delikatna, bardzo grzeczna, to ktoś taki ciebie nie zrozumie. Tak więc czasem trzeba powiedzieć bardzo stanowczo, nawet być może takimi słowami, których nie do końca my lubimy, bo tylko tak przemówisz do tej osoby. Ale to jest też to, co my widzimy głębiej, tak wiemy, jak do kogo dotrzeć. I to też jest nasze takie właśnie kobiece, że możemy elastycznie po prostu ale tak naprawdę to robimy z serca, bo my chcemy, żeby w końcu była taka sytuacja, żeby to, co jakby nasze cele były zrealizowane, tak? Do których, i tak samo z miłością do tej osoby, z taką empatią. No ale też tak jak mówię, czasem trzeba ostro językiem tej osoby, bo to inaczej się nie da.
Tatiana, czas nam się już w zasadzie skończył, więc tak tylko szybciutko powiem jeszcze. Dziewczyny, jakbyście miały jakieś pytania, to to jest ten moment, żeby te pytania zadać. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami. Jeszcze na Twojej stronie internetowej miałaś takie piękne podsumowanie, które dotyczyło kilku takich właśnie rzeczy, które i ja to tak sobie fajnie, wiesz, podsumowałam, że jakie moce ma współczesna czarownica. I tutaj wymieniłaś właśnie miłość do siebie, wybaczenie, czyli to jest to działanie z potrzeby serca, relacje między ludźmi bazujące na miłości, odpowiedzialność, czyli to, o czym dzisiaj mówiłaś, wzięcie tej odpowiedzialności za siebie, za swoje życie i w zasadzie tylko tyle możemy zrobić, tak? I jeszcze za dzieci możemy wziąć odpowiedzialność do jakiegoś momentu. I oczywiście realizacja własnego przeznaczenia, czyli podążanie za tym głosem duszy. Mm-hmm. Pięknie. Ja Ci z całego serca, Tatiana, dziękuję za tę rozmowę. Dziewczyny, jeżeli nie ma pytań, to zachęcam Was wszystkie do polubienia Szkoły Czarownic na Facebooku. Oczywiście odsyłam Was też do strony internetowej szkołaczarownic.pl. Tam znajdziecie Tatianę, wszystkie namiary na nią, piękne artykuły. I te osoby, które nie znają jeszcze Republiki Długich Spódnic, też Was gorąco zachęcam do odwiedzenia czy polajkowania Republiki Długich Spódnic. Wrzucam tam teksty, wrzucam wyzwania, wrzucam rzeczy, które powinny Was motywować do takich dostawiania codziennie jednego małego kroku w drodze do odkrywania swojej wewnętrznej mocy i swojej kobiecości. I zachęcam Was też do dołączenia do grupy Republika Długich Spódnic. Jest to fantastyczna grupa, która zrzesza setki kobiet, które w podobny sposób właśnie albo są na podobnej drodze poszukiwania tej swojej prawdy o kobiecości, prawdy o mocy kobiety i w zasadzie to jest takie miejsce, gdzie my się nawzajem inspirujemy trochę w tych poszukiwaniach i wzajemnie się motywujemy, czasami jakimś niewielkim kopniakiem, tak jak mi dzisiaj dziewczyny napisały, żebym zrobiła wywiad z Agnieszką Maciąg, więc jest to takie obopólne działanie i motywowanie, więc gorąco Was też zachęcam do dołączenia do tej grupy i uczestniczenia tam dosyć aktywnie i dzielenia się swoimi poglądami i spostrzeżeniami, jak to jest być kobietą. Zapraszam również do kolejnego cyklu, do kolejnego wywiadu z cyklu Odkryj sobie prakobietę i dziękuję Wam wszystkim, że byłyście z nami. Dziękuję za uwagę, dziękuję Ci, Tatiana, za poświęcenie swojego czasu, bo wiem, że jesteś bardzo zapracowana i zachęcam Was wszystkich do odwiedzenia strony zarówno Szkoła Czarownic, jak i Republika Długich Spódnic. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję, wspaniały czas. Serce mi się raduje, że są takie kobiety, że się budzimy w ogóle, że otwieramy się na siebie i trzymam kciuki, żeby nastał, bo ja uważam, że teraz żyjemy w takim wieku, gdzie ten męski i kobiecy element właśnie się łączą, żeby zbudować ten taki wspaniały, sakralny sojusz, żeby korzystać ze siebie nawzajem. Więc bardzo się cieszę, że właśnie to robimy, że w tym uczestniczymy. Ja też się bardzo cieszę i też obserwuję ten sam ruch, który jest pomiędzy kobietami u mężczyzn. Mężczyźni też się budzą, też się łączą, też wzajemnie szukają tej męskości. To jest niesamowite, to co się dzieje. I dziewczyny, raz jeszcze Wam dziękuję, że jesteście, że nas wspieracie w tym naszym działaniu, że często to wsparcie jest właśnie takie bardzo konkretne. I jest to niesamowite, że możemy wspólnie odkrywać tę moc kobiecą i też właśnie ten kolektyw kobiet jest niesamowity. To jest coś, co mnie po prostu codziennie rano motywuje do tego, żeby działać na Republice i żeby po prostu robić rzeczy dla Was i czerpać energię od Was. Bardzo Wam z całego serca za to dziękuję. I dziękuję Ci, Tatiana, bo robisz naprawdę dobrą robotę, tak kolokwialnie mówiąc. Życzę Ci wszystkiego dobrego, żebyś niosła światło dalej, światło, którym jesteś i światło, które jest światłem kobiecości. Dziękuję, dziękuję serdecznie i nawzajem. Trzymam kciuki, żeby się rozwijała Republika. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się, pa, pa, cześć. Pa, cześć.